Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze. Zaprawdę, powiadam Wam. Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany. Tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza. A żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk na Aman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwawszy się z miejsc, Wyrzucili go z miasta i wyprowadzili na, aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go wstrącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo pańskie. Przyjdź Duchu Święty, duchu Proroków, proroctwa, prorokowania, przyjdź przez Maryję, królową proroków. Błogosław to znaczy, nauczanie, błogosław to Słowo, które e, niech przenika nas, to słowo z tej familii, również I niech ono nas dotknie, przemieni rzuć dzisiejsze teksty liturki słowa Shalomaria Maria, et chol melach nochanon Adonai malacha lochanon Adonai balchol melachal Ishal chamel cholol Pan Jezus po w Jordanie przychodzi do Nazaretu. Szabat w synagodze przemawia do ludu zgromadzonego. E, licznie i w synagodze, i przed synagogą wszyscy chcieli przywitać Jezusa, On był już inny, przemieniony. Napełniony nowym wylaniem Ducha Świętego, darami, charyzmatami, do misji mesjańskiej, przygotowany do tego, aby głosić z mocą dobrą, dobrą nowinę, czyli Ewangelię o zbawieniu, o życiu wiecznym. Mówił w taki sposób, że wielu było poruszonych, zaskoczonych. Ale także wielu było oburzonych, że Pan Jezus pozwala sobie na wiele, na zbyt wiele. Za bardzo w tych tekstach, które komentuje, odnosi wszystko do siebie. Dla nich było to nie do przyjęcia. Dla nich to był rodzaj pychy, może nawet bluźnierstwa. Jak on może sam o sobie wydawać takie świadectwo, że jest kimś większym niż Eliasz, Elizeusz? Oni byli wielkimi prorokami, a Jezus Chrystus tutaj wskazuje, że jest o wiele większy od nich, że jest tym, który ich posłał. To dopiero skandal, że jest Bogiem, który posłał Eliasza i Elizeusza, że Bóg, Syn Boży, posłał. Tych ludzi do Pogan, tych świętych proroków, do wdowy w Sarepcie Sydońskiej, Eliasza, Elizeusza, do Syryjczyka Naamana, aby dla nich uczyniono cud, cud Bożego miłosierdzia. Wdowa w Sarebcie Sydońskiej razem ze swoim synem została uratowana od śmierci głodowej przez opitość oliwy, mąki. Elizeusz wyprosił łaskę uzdrowienia z najgorszego rodzaju trądu Syryjczyka Naamana. Bóg więc Okazał miłosierdzie Poganom, tym, którzy nie znali Boga. Bo Bóg taki jest. Bóg działa i myśli inaczej niż my. Więc tutaj Chrystus Jezus mówi, że on jest posłany do Izraela, ale także do Pogan. I wszystkie narody ziemi poznają Jego imię. A więc tutaj Chrystus wyraźnie podkreśla, że jest Mesjaszem posłanym do wszystkich, dla wszystkich, na całą ziemię. I że ludy pogańskie przyjmą Jezusa, a naród żydowski niestety w większości nie, nie przyjmie. Więc tutaj Chrystus, podając te przykłady tych proroków, wskazuje na zatwardziałość serc ludzkich, serc Ludzi zgromadzonych w synagodze w Nazarecie. Oni poczuli, że ich obraża, że im ubliża. Chcę przez tak pokazać, że oni są o wiele bardziej zatwardziali niż poganie, bo z kolei poganie przyjmują naukę Jezusa przyjmą naukę Jezusa. Mając na początku też serca e, ogarnięte przez zło. Słuchając Jezusa jego słów, ich serca są przemienione przez miłości, miłosierdzie jego serca. I że ci, którzy go teraz słuchają, w zalecie mają właśnie takie serce zatwardziałe, zamknięte, zimne. Więc y, możemy powiedzieć, to słowo nie było przyjemne dla tych ludzi. Nie było łatwe. To było mocne słowo ostre, jak miecz oposieczny. Człowiek tylko, kto ma sobie pokorę, może przyjąć takie słowa. Człowiek, który się unosi pychą, od razu będzie oburzony. Od razu będzie ze wstrętem rzucał się na Jezusa z pogardą, chcąc Go zabić. Jakim prawem? On mówi nam prawdę. Dlaczego nam ubliża? Bo dla wielu ludzi mówienie prawdy to jest ubliżanie. A mówi nieprawdy dla nich jest wielkim dobrem. Żyją w zakłamaniu, w obudzie, więc trzeba, żeby ktoś z zewnątrz powiedział im, że właśnie takim życiem żyją. A oni chcą tylko kłamstwa. Oni chcą słuchać tych, którzy głoszą im to, co utwierdza ich w zakłamanym życiu. Oni chcą słuchać kłamców, bo są kłamcami. Ale nie chcą słuchać tego, kto mówi im prawdę, bo nie są prawdomówni. Dlatego e, odpowiedź tych ludzi w synagodze w Nazarecie była wstrząsająca e, i niespotykana. Wcześniej oni się tak nie zachowywali. Byli nie do poznania. Unieśli się strasznym gniewem, wpadli w szał. Jest napisane, że wszyscy w synagodze. Co to za ludzie? Co z nimi było? Co, co się z nimi stało? Nagle takimi się stali, pełnymi agresji, gniewu, nienawiści do Jezusa, albo trzeba to powiedzieć inaczej, to się dopiero ujawniło, co było w nich, co ukrywali. Pod płaszczykiem fałszywej pobożności. Ich nieprawość była, można powiedzieć, pudrowana fałszywą pod... pobożnością, udawanami modlitwami. Oni udawali, że Boga słuchają, ale Go nie słuchali. Dlatego tutaj można powiedzieć, że była manifestacja, zbiorowa manifestacja zła obecnego w ich sercach, oni po prostu byli zniewoleni kłamstwem, duchem kłamstwa. I to jest właśnie również i w naszych czasach, i tak będzie do końca. Ci, którzy głoszą prawdę Jezusa, będą prześladowani. Będzie się o nich mówić, że oni są kłamcami, oszustami, a nie mówią prawdę. Będzie się przekręcać to, co mówią. Będzie się ich odrzucać, wyrzucać. I tak jest właśnie w naszych czasach. I również e, niestety e, w kościele wielu ludzi nie chce słuchać prawdy bolesnej, trudnej, ale wyzwalającej, e, zbawiającej ich, oczyszczającej, tak jak e, oczyszczony był e, Syryjczyk Naaman. Słowa, które dają życie, są pokarmem, jak dla. Wdowy Sarepty Sydońskiej. Wielu tego nie chce. Dlatego są czasy i będą takie czasy, kiedy właśnie będzie się ujawniało to, co jest w ludzkich sercach, co jest poukrywane. Słyszałem takie świadectwo osoby, która głosiła Ewangelię w jednym z miejscowości. Zagranicznych, dużego miasta, w dużym kościele, gdzie jeszcze dzięki Bogu jakaś pewna gromadka ludzi się zgromadziła. Ale się okazało, że kiedy ten kapłan głosił słowo Boże, tak z mocą mówił prawdę, ujawniał ich różne nieprawości dla ich dobra, właśnie dla ich uświęcenia, zbawienia, to właściwie we wszystkich ludziach ujawniały się złe duchy. Zaczęli ryczeć, rzucać się, zachowywać się jak różne zwierzęta w zoo. Aż nie do pomyślenia. Jakby ktoś tego z boku nie widział, jakby on sam tego nie widział, nie słyszał, to by mógł ktoś powiedzieć, że to zostało wymyślone. Nie. I to kto? Ludzie, którzy są wierzącymi. To nie ludzie, którzy są satanistami, tylko ludzie wierzący. Jak bardzo to zło weszło w nich poprzez ten świat i opanowało. Oni gdzieś, a mimo wszystko chcą Pana Boga, żałują za swoje nieprawości. I jak się okazało, jeszcze wiele w nich jest do uwolnienia, do uzdrowienia. Więc kiedy głosi się słowo prawdy, miłości, światłości, no to jest odpowiedź. Albo pozytywna człowiek przyjmuje to słowo, przyznaje, że ma problemy, że ma grzechy, uniża się, prosi o pomoc Bożą. Przyjmuje to słowo, które go leczy, którego uwalnia, słowo Jezusa, albo pycha nie jest ze mną, wszystko dobrze, wspaniale, cudownie. I wtedy jest gniew, to jest agresja. Eee, I wtedy nie przyjmuje się takich słów i nie przyjmuje się tych, którzy takich słów, eee, takie słowa przekazują, głoszą. Dlatego jaka była reakcja tych ludzi, porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta, wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić? Szaleli. Zbiorowa histeria. Zbiorowy szał. Właśnie wyszło to, co w nich było. On to ujawnił. Pan Jezus. I to słowo nie pomogło im, dlatego, że je odrzucili. Właśnie gdyby przyjęli je, nastąpiłoby zbiorowe uwolnienie i uzdrowienie. Więc może powiedzieć, że prawie cała społeczność, oprócz Maryi, Józefa, może jeszcze kilku osób, była społeczność zniewolona kłamstwem, obłudą, zakłamaniem. Więc e, również i w naszych czasach, kiedy głosi się słowo Boże, to nie tylko pojedynczy ludzie będą uwalniani, ale całe grupy ludzi, całe społeczności, pod warunkiem, że przyjmą je w takim duchu, jak Syryjczyk Naaman, jak wdowa Zarebty sydońskiej. Więc chcieli Pana Jezusa strącić, zamordować. I kto? Nie obcy ludzie, ale swoi. Znajomi, bliscy, krewni, tak zwani przyjaciele. Okazuje się, że to, że to są ludzie niebezpieczni. Że tacy ludzie mają w sercu intencję zabić Pana Jezusa, czyli intencja zabicia kogoś już jest grzechem ciężkim. Oni już byli w stanie grzechu ciężkiego, chcieli zabić Mesjasza na początku, jego, jego posługi misyjnej, ewangelizacyjnej, mesjańskiej, publicznej. Chcieli już go zamordować. Więc jak się głębiej spojrzy na ten fragment, no to można być poruszonym, wstrząśniętym, co się działo wtedy w Nazarecie. Ale jak Pan również musiał być wewnętrznie cierpiący jak Go to bolało, że ci ludzie tak się zachowują względem Niego. Jaki musiał być smutek w Jego, Jego duszy. Smutna jest moja dusza, na pewno tak mówił Pan Jezus w swoim, w swoim wnętrzu, może do swoich najbliższych, którzy byli przy Nim wtedy też kilku, na pewno do swojej Matki Maryi. On jednak przeszedł, że pośród nich oddalił się, więc w cudowny sposób wybawił się siebie samego. Nie było możliwości, żeby po ludzku być ocalonym. Nikt nie stanął po Jego stronie. Nikt nie chciał Go bronić. Nie było tam serc kochających Go, które chciały Go strącić. Wszystkie te serca nienawidziły Jezusa. Bo jak się nienawidzi, no to się chce zabić tego, kogo się nienawidzi. Więc Pan Jezus nie pozwolił im na to, żeby zrobili Mu krzywdę. Ale to właśnie było niezwykłe, że się w taki sposób wybawił z ich rąk. Zresztą podobnie było w Ogrodzie Oliwnym, kiedy przyszła ta zgraja, ta nieładnie mówiąc, hołota tych zepsutych ludzi, pełnych agresji do Jezusa. I to kiedy Pan Jezus powiedział słowa, że ja jestem. Kiedy powiedzieli, że szukają Jezusa z Nazaretu, czyli powiedział, że jest Bogiem. To cofnęli się i upadli. Więc tutaj jest pokazane to, że jeżeli Bóg nie pozwoli, to nic, nic takiego e, e, złego się nie stanie. Więc Pan Jezus e, wtedy nie pozwolił im na to, żeby zrobili mu cokolwiek, ale potem z woli Ojca zgodził się, przyjął, bo po to przyszedł na ziemię, żeby być odkupicielem cierpiącym i zgodził się na te cier straszne cierpienia, na to, że ludzie go rozszarpali, jego ciało. Więc my, można powiedzieć, nie miejmy nic wspólnego z Nazaretem, z ludźmi z Nazaretu. Wyjdźmy z Nazaretu i idźmy za Jezusem. Opuśćmy ludzi opętanych, pełni nienawiści do Jezusa, a bądźmy z tymi, którzy kochają Jezusa, którzy chcą Go naśladować. Którzy chcą Go słuchać. Którzy radują się, kiedy słyszą słowa Pana, a nie jak ci ludzie wpadli w gniew, w szał. Dla nas Słowo Boże jest radością, jest szczęściem, jest wspaniałe, bo nas teraz oczyszcza głębiej i mocniej niż trąd fizyczny Syryjczyka Naama, Naamana. To Słowo nas teraz karmi, boi. Bardziej niż mąka, oliwa, która była cudownie rozmnażana w domu. Tej wdowy Sareptysydońskiej. Sydońskiej. Przyjmijmy to, co daje nam Pan. Bo to jest najlepsze dla nas. Ludzie tym gardzą, ale my przyjmijmy to i miłujmy. Bądźmy wdzięczni Bogu. Nie wyrzucajmy Go z miasta naszych serc nie próbujmy Go strącić. Nie wolno nam takich rzeczy czynić, jak ci. Żyli ludzie z Nazaretu. Przyjmijmy go do miasta naszych serc. Prowadźmy wysoko na górę duchową naszego serca i tam postawmy naszego Pana. Jemu należy się to miejsce. Najwyższe miejsce w moim sercu należy się Panu. Pozwólmy, żeby Pan strącił pychę. Nasze, nasze ja, nasze egoizm, nasze zło, które tam jest w sercu, żeby to strącił, żeby to zniszczył. Pan ma panować w moim sercu i w moim życiu. I to będzie wspaniałe. I to będzie najlepsze dla Ciebie, dla mnie. Panie, nie odchodź od nas, ale przyjdź do nas i zamieszkaj w nas. Bo kiedy Ty, Panie, oddalasz się tak, jak oddaliłeś się od Nazaretu, jakie to jest straszne, kiedy Ty musisz się oddalać, bo ludzie Cię nie przyjmują, nie oddalaj się, Panie, od nas. I nie pozwól, abyśmy my oddalali się od Ciebie. Bądź uwielbiony, Panie, za to słowo, za tą dzisiejszą Ewangelię, która nam przynosi tyle radości.